Max Czorny, adwokat i pisarz, autor ponad 50 bestsellerowych tytułów, spotkał się z czytelnikami w bibliotece w Śmiglu. Wychowywał się wśród książek, a debiutował w wieku 11 lat. W życiu dąży do wolności, stąd wybór zawodu adwokata. Pełnię wolności i niezależności daje mu jednak pisanie. Pisarz i czytelnik są ze sobą związani. Popularność autora jest ogromna, bo lubimy się bać. Przykuwają doniesienia wojenne w tym momencie naszą uwagę, ale wydaje mi się, że to jest też ta korelacja, że to jest jednak mimo wszystko bezpiecznie. Te 500, 600, 700 kilometrów od nas. Tak samo lektury przenoszą nasz czas i w miejsce, które w rzeczywistości jest dla nas komfortowe. Możemy czytać o makabrycznych, brutalnych wydarzeniach, ale jednocześnie w każdej chwili odłożyć książkę i czując ten dreszczyk emocji, powrócić do niej wtedy, kiedy chcemy, kiedy odetchniemy. I to jest piękne literatury, że ono wyzwala w nas jakieś atawistyczne, pierwotne bodźce, ale w bardzo komfortowym warunkach. Proszę powiedzieć, czy pana prawnicze wykształcenie pomaga w pisaniu? Czy czerpie pan właśnie z jakichś prawdziwych wydarzeń także tematy do swoich książek? Prawdziwe wydarzenia to jest jedna strona medalu. Oczywiście to jakieś opowieści z sal sądowych, anegdoty, to wszystko znajduje miejsce w tych powieściach, bo to jest taka tkanka. Ale drugim aspektem jest to, że w tej swojej literaturze staram się zachować wierność szczegółom. Czyli prokurator pozostaje prokuratorem. Mniej więcej czynności oczywiście prokuratorskie, a dochodzeniowców policyjnych są rozgraniczone, czego często autorzy kryminałów bez doświadczenia prawniczego nie dostrzegają. Dla nich prokurator jest tylko tą osobą występującą na sali sądowej, a nie wiedzą, jak istotny jest na przykład element pracy prokuratora w trakcie samego śledztwa. Istotnym też jest na przykład cała formuła przesłuchań, prowadzenia śledztw, następnie tych działalności sądowych, chociaż oczywiście kalka nie może być jeden do jednego, no bo byśmy zrobili z książki jednotomowej 50 tomów nudnych akt, więc to musi być w jakiś sposób przefiltrowane i rezultatem są te powieści właśnie, w których sedno te emocje i prawa, ale ta prawda właśnie przefiltrowana przez to, co dopuszczalne i strawne dla czytelnika, bo prawo zazwyczaj nie jest strawne. Część pana twórczości to książki o postaciach, które żyły naprawdę, no i niestety wpisały się bardzo źle w historię społeczeństwa. Skąd to zainteresowanie? Historia jest zainteresowaniem, ale też zainteresowaniem jest psychologia. Zainteresowaniem też jest, też są mechanizmy antropologiczne czy socjologiczne tego, jak pozwalamy rozmaitym, na przykład bestiom, jeżeli mówimy o bestiach hitlerowskich, dojść do władzy, jak taki ktoś jak Lenin mógł dojść do władzy. A z drugiej strony jest to zainteresowanie stricte psychologiczne postaciami takimi jak seryjni mordercy. To jest niezwykle interesujące, bo obcuję z psychologami, z profilerami policyjnymi, rozmawiam z nimi na ten temat i na przykład w tym momencie jesteśmy pewni, że w Polsce jest co najmniej 3 seryjnych morderców. O tym się nigdzie nie mówi, nie pisze, ale tak statystyka, na których pracują profilerzy, każe przypuszczać, domniemywać. No to nie jest bezwzględna pewność, ale to jest pewne przekonanie. I właśnie z tego rezultatem jest te są lektury, te powieści oparte na faktach. Przy czym ciekawym też jest, jak często ci seryjni mordercy stają się postaciami ikonograficznymi, tymi popkulturowymi wręcz. Więc to z jednej strony aspekt właśnie czytelniczy, bo nie tylko mój umysł jest przy tym w jakiś sposób spaczony, tylko czytelniczy również, dlatego że czytelnicy tak chętnie sięgają po te książki. Żeby optymistycznie skończyć, to powiem tylko tyle, że tutaj w zasobach biblioteki w Śmiglu są wszystkie pana pozycje, jak powiedziały mi panie pracujące, one są w tej chwili zdjęte z półek i zaniesione do góry, żeby pan je podpisał, bo tam mnóstwo ludzi na pana czeka. Moja wielka przyjemność być w Śmiglu, to zresztą ta cała przygoda pisarska, to jest też tą przyjemnością, że odwiedzam nowe miejsca, poznaję nowych ludzi, to jest to wyjście z gabinetu, więc to jest ten optymistyczny aspekt. Witam w Śmiglu, pozdrawiam wszystkich, kłaniam się serdecznie, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie w pełni udane. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Rozwijaj się w bibliotece blisko z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.